Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na webinarium poświęconym systemowi Go Online Business. Jest to kolejne webinarium, na którym przybliżymy nową funkcjonalność wyciągów bankowych w systemie Go Online Business. Nazywam się Jarosław Senator, jestem product ownerem, pracuję w banku BNP Paribas. Nasze spotkanie będzie podzielone na trzy części. Pierwsza część to będzie prezentacja, na której pokażę kilka aspektów historycznych budowy naszego nowego systemu, po czym będzie demo na żywym organizmie, a w trzeciej części odpowiemy na pytania, które mogą Państwo zadawać podczas tego webinaru. Więc zaczynamy. Historia nowej bankowości internetowej Go Online Business. Nasza bankowość internetowa wystartowała w 2020 roku podczas rozpoczęcia się pandemii koronawirusa. Postanowiliśmy, że zmodyfikujemy Business Planet, wtedy co się tak nazywało. Teraz jest to nazwa Go Online Business. I wprowadziliśmy w tym roku, w 2020, autoryzację, wnioski, umowy, collect. W kolejnych latach dołączyły kredyty, rachunki, historia transakcji, nowe logowanie. To oczywiście wymusza na Państwu przeskakiwanie pomiędzy dwoma systemami, no ale postanowiliśmy tak, by udostępniać cząstkowo nowe funkcjonalności w nowym systemie. W ostatnim roku pracowaliśmy nad płatnościami i wyciągami i właśnie wyciągi już udostępniliśmy 27 stycznia 2023 roku, czyli w poprzedni piątek. Płatności tak naprawdę są dostępne. Ja tu trochę zachęcę do tego, by zgłaszać się do swoich doradców celem możliwości uczestniczenia w pilotażowej wersji systemu pod względem płatności oczywiście. Kto może uczestniczyć w takim pilotażu? Najlepiej, jak będzie to klient, który nie korzysta ze specjalnych produktów płatnościowych i my to będziemy weryfikować. Zapraszamy, proszę zgłaszać się do doradców. Ale to nie wszystko. W tym roku zrobimy zlecenia stałe, zarządzanie zdalne rachunkiem banku obcego, także Mass Payments, Connect i Mobile. I to dopełni tą kompozycję płatnościową i planujemy w trzecim kwartale tego roku udostępnić komplet wszystkim klientom, jeśli chodzi o płatności. Zasady udostępnienia nowych wyciągów. Kto ma nowe wyciągi? No i eksporty. Użytkownicy, którzy mają odpowiednie uprawnienia, ci, którzy mieli uprawnienia wcześniej do wyciągów w starym systemie, mają w tej chwili nowe wyciągi. Ci, którzy mają uprawnienia do rachunków, widzą przy tych rachunkach oczywiście nowe wyciągi. Wyciągi mamy udostępnione na zakładkę, czyli widać też w starszej części systemu wyciągi, funkcje wyciągów. Państwo mogą sobie wchodzić do tej starszej wersji, no i oczywiście porównywać, jak to wygląda w tej chwili względem nowej i zgłaszać nam ewentualne uwagi. Jeśli widzicie Państwo jakieś niedoskonałości, my oczywiście je będziemy przyjmować i próbować rozwijać nasz produkt dokładnie tak, jak Państwu będzie wygodnie. Wkrótce planujemy udostępnić wyciągi MBR, czyli dla klientów, którzy posiadają zarządzanie rachunkami w bankach obcych podpięte do naszego systemu. Będziemy też udostępniali wyciągi dla tych rachunków. No i pojawi się też nowa zakładka, zakładka wyciągów miesięcznych, której w tej chwili jeszcze Państwo nie macie w wyciągach bankowych. Ja to będę pokazywał na demo i zwrócę na to uwagę. Wskażę nawet miejsce, w którym ta zakładka się pojawi. Wyciągi miesięczne można generować, ja też to wytłumaczę. Na tym slajdzie prezentuję takie specjalne oznaczenie, które jest w postaci takiego trójkącika ostrzegawczego. Ono się będzie pojawiać tylko w przypadku, kiedy wyciągi jeszcze za poprzedni dzień roboczy nie są gotowe. Czyli ja tego nie pokażę na demo, bo one w tej chwili są udostępnione. To jest przypadek, kiedy Państwo się logują w nocy lub w innej strefie czasowej, będąc, kiedy nasz system centralny się przetwarza, to taka informacja sugeruje, żeby poczekać, aż to przetwarzanie się skończy. Wtedy będziemy gotowi, by móc udostępnić Państwu wyciągi za poprzedni dzień roboczy.
Ale jest jeszcze przypadek, kiedy wyciągi już są dostępne, ale ponieważ w obsłudze mamy miliony rachunków i chcemy je selektywnie udostępniać, to robimy to tak, że to udostępnienie jest selektywne. Jeśli się użytkownik w firmie, choć pierwszy użytkownik w firmie się zaloguje do systemu, to natychmiast system przygotowuje mu nagłówki, salda do wszystkich rachunków, którymi zarządza w danej firmie, więc przygotowujemy to w locie, niejako w locie i może być taka sytuacja, że trzeba będzie odświeżyć stronę, żeby wszystkie wyciągi zobaczyć. A to się też będzie pojawiać najczęściej w bardzo wczesnych godzinach rannych. Zapraszamy zatem do demo. Przechodzimy w tej chwili do drugiej części naszego systemu. Proszę dać mi chwilę. Ja za chwilę włączę Państwu system na żywo. Jak Państwo widzą na ekranie tuż po zalogowaniu, kiedy to widzimy listę rachunków, które mamy podpięte, do których mamy uprawnienia, pojawiła się kolumna Ostatni wyciąg. I tutaj prezentujemy ostatnie numery wyciągów dla danego rachunku, które miały szansę się wygenerować, czyli jeżeli były transakcje w poprzednim dniu roboczym, to będą oczywiście daty poprzednich dni roboczych. Po kliknięciu na rachunek, czyli obok tego numeru, przechodzimy do widoku rachunku, a w zakładce obok historii transakcji wyciągi bankowe mamy zestawienie wszystkich wyciągów. No, w domyślnym filtrowaniu 7 dni do tyłu możemy oczywiście to filtrowanie sobie zmienić w zakresie dat, czy też w predefiniowanych różnych okresach od ostatnich 7 dni, 14 dni, 30 dni. Po co tak zrobiliśmy? Dla osób, które pracują z jednym konkretnym rachunkiem, czyli dla osób, które mają w firmie obsługę niewielkiej liczby rachunków i wyciągów tym samym, możemy natychmiast sobie zaznaczyć zakres, który wybraliśmy i pobrać te wyciągi, które są tu zaznaczone. Widać też salda oraz liczbę transakcji w konkretnych wyciągach. My generujemy wyciągi za dni robocze, dzienne wyciągi za dni robocze, w których były transakcje. Zatem tutaj oczywiście te daty będą przeskakiwać, numery będą po kolei, ilość transakcji wiadomo, w zależności od tego, ile było obrotów na rachunku i salda, które od salda początkowego do końcowego będą się zmieniać w relacji pomiędzy konkretnymi dniami wyciągów. Natomiast wrócę do listy rachunków i jak wiele funkcjonalności, które tutaj w tym nowym systemie Państwu prezentujemy, są klikalne, tak też i są to zielone elementy podświetlone, to kliknięcie na numer wyciągu w tym przypadku kieruje nas do konkretnego wyciągu z danego rachunku, co umożliwia szybkie przejście do tego widoku zestawienia transakcji w trakcie z tego dnia, konkretnego dnia, ostatniego dnia roboczego w tym przypadku. Nawigatory, które się mieszczą, czyli takie strzałki, które się mieszczą po lewej i po prawej stronie numeru wyciągu, pozwalają na przełączanie się pomiędzy nimi. Jeżeli kliknę w strzałkę z lewej strony, przechodzę do wyciągu o mniejszym numerze. W tym roku oczywiście numeracja jest zachowana taka sama jak w systemie starszym, czyli mamy zgodność numeracji, zgodność też oznaczenia, czyli numery wyciągów są trzyznakowe, trzycyfrowe, potem jest rok, potem jest BPL, mnemonik stały, który oznacza, że jest to wyciąg dzienny. Można też sobie wybierać wyciąg z konkretnego dnia. Jeżeli wybiorę jakiś tam dzień, to system mi powie, że na przykład wyciągu w tym dniu nie ma, ale mogę do niego przejść lub po prostu przeskakiwać między nimi. Z czego się składa wyciąg? Z nagłówka szczegółów wyciągów, z listy transakcji, pod tą listą, pod napisem lista transakcji, nad listą znajduje się stopka, która mówi o, czy nawet nagłówek, lepiej powiedzieć nagłówek, który mówi o saldzie początkowym, końcowym, uznania, suma obciążeń, suma uznań i liczba transakcji w tym dniu.
Co jeszcze pojawiło się na ekranie wyciągu? A nie tylko na ekranie tego wyciągu, ale w różnych miejscach systemu mamy możliwość przeskoczenia do funkcjonalności, które mogą być dla nas użyteczne, dla użytkowników, dla państwa. Przejść do historii transakcji z dzisiaj. Wyciągi, które tutaj mamy i wyciąg, który tutaj widzimy, pokazywany jest co najwyżej z poprzedniego dnia roboczego. W starym systemie było takie pojęcie wyciąg z dnia bieżącego. Wyciąg ten był dziwnym wyciągiem, bo nie miał numeru swojego, czyli numeru wyciągu nie było, ale można było wygenerować raport. Bardzo wielu klientów to myliło. To było użyteczne, jeśli chodzi o sprawdzanie obrotów w dniu bieżącym, więc postanowiliśmy stworzyć taki przeskok, przejść do historii transakcji z dzisiaj, gdzie możemy za pomocą jednego kliknięcia sprawdzić, czy dzisiaj na tym rachunku były jakieś transakcje. Nie było, zatem wracam do listy rachunków, ale jeszcze pokażę z tego samego okienka. Przejść do szablonów eksportu wyciągów, jeżeli jesteśmy na konkretnym wyciągu, czy też pokażę na innych oknach, mamy przeskok do szablonów eksportu wyciągów i tutaj możemy sobie konkretny szablon eksportu ulubiony. Akurat ten wyciąg bankowy MT940 jest wybrany w filtrowaniu. Możemy sobie go dodać do ulubionych i wykorzystać do eksportu. No w tym przypadku MT940, ale można używać różnych szablonów eksportu, o których też opowiem. Udostępniliśmy w menu dodatkowo dwie funkcjonalności, wyciągi bankowe, wyciągi wygenerowane. Są różnice w obsłudze. Wyciągi bankowe do czego są? Jak w to klikniemy, system mówi, do czego ta lista służy. Ja opowiem, zamknę na razie to okno. Można je zgasić na zawsze. W lewym dolnym rogu jest checkbox, który spowoduje, że ono się nie będzie wyświetlać przy kolejnym wejściu. Proszę zauważyć, że tutaj mamy ujęcie nie dla jednego rachunku, tylko dla wszystkich rachunków i to jest udogodnienie dla firmy większej, która pracuje z wieloma rachunkami, użytkownik, który ma dostęp do wielu rachunków i potrzebuje ściągnąć dane do siebie, do swojego obszaru i zasilić, nie wiem, wyciągami z wielu rachunków dział księgowy czy dział billingowy. I tutaj możemy filtrować oczywiście po rachunkach, które nas interesują. Możemy także, tak jak poprzednio pokazywałem, pokazać zakres tych wyciągów dni ostatnich lub wybrać zakres konkretnie z kalendarza. Też możemy pobrać wszystkie, czyli z różnych rachunków naraz. Ja to może nawet zademonstruję. Proszę zauważyć, kliknąłem pobranie wielu. One się pobrały tutaj do ZIP-a. W tym przypadku stwierdziliśmy, że będą się nazywać numerami. Będą też zawierały kawałki numerów rachunku w nazwie plików, po to, by łatwo było po zdekompresowaniu tego pliku ZIP rozdzielić sobie te wyciągi między rachunkami. A także je podrukować, czy też zarchiwizować, jak tam państwu jest wygodnie i w zależności od tego, jaka jest forma preferowana pracy z wyciągami. Też są tu przeskoki do historii transakcji z dnia z dzisiaj. I dzisiaj jest rozumiane w ten sposób, że jeżeli jesteśmy w sobotę, a system księguje nasz z datą, dajmy przykład poniedziałku, gdy poniedziałek nie jest świętem, to przejście będzie ujmowało ten zakres księgowań poniedziałkowych, czyli będzie pokazywało wszystko, co się wydarzyło z datą księgowania najbliższego dnia roboczego. Przejście do szablonów eksportu wyciągów tutaj także. Czym się różni jeszcze to przejście do historii transakcji z dzisiaj? Że też jest ujęcie wszystkich rachunków, czyli jeżeli wejdę w wyciągi bankowe jeszcze raz, nie zgasiłem tego ekranu i potem przejdę do
historii transakcji z dziś, to ujęcie jest, ten widok i ta lista będzie pokazywała transakcje z wszystkich rachunków naraz, czyli możemy obserwować, jaki jest flow, co się dzieje na wszystkich rachunkach w firmie. Czego nie było też w systemie granatowym starszym, tym poprzedniej wersji systemu. Dla kogo? Dla dużych firm. Ta funkcjonalność jest dla dużych firm, dla firm holdingowych, które w kontekście holdingu obsługują wiele podmiotów, tudzież wiele rachunków z tych podmiotów, to mogą przyspieszyć znacznie pracę z wyciągami. Zrobiliśmy też to po to, żeby przyspieszać system starszy. No, był zdany na to, żeby każdy wyciąg pobierać oddzielnie. Natomiast tutaj podchodzimy narzędziowo do systemu bankowości internetowej dla firm i chcemy, byście Państwo po pierwsze przyspieszali pracę w kwestii różnych funkcjonalności, ale także się w nim dobrze czuli. Natomiast jest jeszcze druga funkcjonalność, wyciągi wygenerowane. Jest też info, do czego to jest. Natomiast zaraz wytłumaczę, jakie są różnice. Wyciągi wygenerowane pokazują wszystko w ujęciu wszystkich użytkowników firmy i dotyczą już wygenerowanych plików. Możemy wygenerować wyciągi. Prawdopodobnie Państwo na początku zaczniecie z pustą listą, chyba że osoby miały ustawione generatory automatycznego generowania, które przemigrowaliśmy w piątek, tak byście Państwo mogli być zasilani automatem generacji. Za chwilę też wytłumaczę, na czym to polega. Ale co tutaj widzimy? Widzimy tu PDF-y lub też widzimy MT940, proszę zauważyć. Czyli w nowej odsłonie wyciągów możemy generować automatycznie także wyciągi MT940. Generować, to znaczy zlecić ich generowanie tak, by bank to zrobił za nas, je przygotował i tutaj na tej liście umieścił. Natomiast generuj wyciągi jest to przygotowanie ad hoc, czyli powiedzmy ja, użytkownik, chciałbym przygotować wyciągi dla całej firmy, czyli dla różnych działów w tej firmie. I po kliknięciu generuj wyciągi mówię, żeby to było na przykład z wszystkich rachunków, za poprzedni dzień roboczy, ale nie muszę, mogę za bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc i tutaj uwaga, mogę zrobić wyciąg miesięczny. Ja za chwilę powiem, będzie udogodnienie w wyciągach bankowych, które będzie pokazywało wyciąg miesięczny od razu. W tej chwili jest to na razie tylko w generatorze. My myślę, gdzieś na przełomie lutego i marca dostarczymy właśnie nową zakładkę wyciągi bankowe i tam będzie miesięczny. Tutaj oczywiście wybieramy sobie, i tu dokończę, wybieramy powiedzmy poprzedni dzień roboczy, wybieramy czy to jest MT940, w jakim formacie, proszę zauważyć. Zrobiliśmy różne formaty MT940, bo klienci po migracjach z różnymi bankami historycznie mają różne formy, są przyzwyczajeni do różnych form wyciągów MT940, więc wybieramy który. Wybieramy też stronę kodową, czyli wybieramy jedną z sześciu wariantów stron kodowych. Najczęściej jest to Windows 1250. Jeśli to wybierzemy, naciśniemy generuj. System takie zlecenie przyjmuje. Jak przejdziemy do listy, pokazuje, że pewne już są pobrane, ponieważ ja od razu tutaj w przeglądarce otrzymałem wyciąg. Był tylko z jednego rachunku dostępny i go właśnie tutaj widzimy. To od razu mi go pobrał. Natomiast pobieramy już w kontekście swoim, czyli ja jestem użytkownikiem zalogowanym i ja pobieram wyciąg dla siebie. Mogę pobrać ich wiele. Mogę tu zaznaczyć wszystkie na stronie i one się także do zipa będą pobierać. Mogę pobrać PDF i MT razem. Widzę, czego dotyczą, czyli widzę, jaki to był numer, z jakiego dnia, widzę, jaki rachunek. Kolumna typ wyciągu pokazuje, czy to dzienny, czy miesięczny.
Mamy też zaprezentowaną spodziewaną liczbę transakcji na raporcie, czyli na tym właśnie MT940 w tym przypadku, tej linii. I czy był już przez kogoś pobierany, czy nie. I kto jest autorem? Autorem jestem ja, bo przed chwilą kliknąłem generuj wyciągi. Natomiast proszę zauważyć, że poniżej autorem był bank, czyli zrobił to automat. Zrobił to automat, ja zaraz do tego przejdę, jak to zrobił automat, ale zrobił wyciągi, które nie mają transakcji. I to jest też miejsce, w którym możemy sobie ustawić wyciągi, które nie mają transakcji. Ale uwaga, czasami któryś z użytkowników ustawił takie wyciągi, żeby się robiły, czyli takie bez transakcji, a ja bym nie chciał ich widzieć. Jeżeli tu rozwinę filtr, pokaż więcej, zamienia się na pokaż mniej. Mamy taki przełącznik, wyciągi bez transakcji. W tej chwili ten filtr je pokazuje, ale mogę ukryć je. No i w tym momencie nie widzę tych bez transakcji. Widzę same te, które mnie interesują. Oczywiście te filtry służą do tego, żeby sobie wyłowić to, co nam interesuje, co chcemy pobrać, co chcemy wskazać. Ustawienia automatycznego generowania z kolei to jest coś, co przemigrowaliśmy z systemu starszego. Niektórzy użytkownicy, którzy mieli takie harmonogramy, to teraz widzą je pod nazwą harmonogram ustawienie 1, ustawienie 2. Natomiast mogą sobie je oczywiście tutaj pododawać kolejne, mogą sobie je zmodyfikować, o ile mają uprawnienia do tych rachunków oczywiście. No i teraz można dodać sobie automaty, czego nie było w starszym, dotyczące MT940. Ja taki tutaj automat mam, pokazuję jak on wygląda, mogę go zmodyfikować. W przypadku MT940 on pustych wyciągów nie robi, no bo nie ma numeru, więc taki MT940 nie miałby sensu, ale robi dla PDF-ów. No i ten przypadek PDF-u zaraz pokażę, jeżeli będę chciał modyfikować. I nie mogę, dlatego że nie mam do jednego z rachunków dostępu. Tu pokazuję Państwu wyszarzoną opcję modyfikuj, dlatego że do rachunku o numerze 44, nie, przepraszam, do tego 08-16-00 akurat ktoś go stworzył. Stworzyła to użytkowniczka, inna użytkowniczka w tej firmie, a ja nie mam do niego dostępu, więc po pierwsze, automat wygeneruje wyciąg, jeżeli będą transakcje na tym rachunku. Pokażę go na liście, ale ja na tej liście też nie zobaczę tego wyciągu, bo system na tej liście prezentuje wyciągi tylko te, do których mam uprawnienia i też dekomponuje je na konkretne linie po to, żeby inni użytkownicy mogli je pobrać, ci co mają uprawnienia. Czyli nie łączę ich, bo wówczas byśmy mieli problem z udostępnieniem części PDF-ów. Natomiast tak to działa i proszę się nie dziwić, one są per rachunek, zawsze per jeden rachunek. Przypominam, dla całej firmy są widoczne, czyli dla wszystkich użytkowników firmy, którzy mają uprawnienia do konkretnych rachunków, czyli ta funkcjonalność służy jeszcze innym użytkownikom, którzy pracują w różnych lokalizacjach, z różnymi działami, przygotowują raz wyciąg rano, inne działy z nich korzystają u naszego klienta lub też no, potrzebują MT940 przede wszystkim w automacie, co jest zupełnie nową funkcjonalnością w systemie. Wróćmy jeszcze do eksportów, bo wspomniałem, że pojawiły się też nowe eksporty. Zachęcamy do ich wypróbowania. Ta zakładkowość systemu jest po to, żeby móc wypróbować w szczególności też eksporty. Przenieśliśmy większość eksportów ze starego systemu, szablonów eksportów ze starego systemu. One się mieszczą tutaj pod tą chmurką. My się zastanawiamy, czy w pewnym momencie z tej chmurki nie wynieść je do menu, ale to na razie jest tutaj. Lista szablonów mieści się po kliknięciu w chmurkę po prawej stronie. No i mamy podział na eksporty i importy. No i ja wszystkie eksporty wyciągowe
zaznaczyłem sobie do ulubionych, po to, żeby były na wierzchu. Możemy sobie zaznaczyć różne eksporty do ulubionych, jak się to robi. I one są wtedy na wierzchu. Klikamy i tutaj jest usuń z ulubionych lub dodaj do ulubionych. Zrobiłem akurat wyłączenie, włączenie do ulubionego. Jak się buduje eksport? Bardzo podobnie jak w generatorze PDF-ów czy MT. Wybieramy rachunki, wybieramy typ, wybieramy zakres lub własny. I tutaj możemy określić, żeby to był zawsze ile z iluś ostatnich dni, czyli tak, żeby nie powtarzać i nie robić codziennie szablonu, tylko żeby ten szablon miał już ten filtr na ileś dni do tyłu. No i oczywiście strona kodowa. Filtry też można tutaj dodawać. Proszę się z tym zapoznać, zachęcamy. Zazwyczaj firma korzysta z jednego szablonu eksportu. Do niego jest przyzwyczajona, do niego jest przystosowany zazwyczaj system finansowo-księgowy, ale bywa, że systemów jest więcej. Jest system być może kadrowy, billingowy. Do Państwa wyboru, do Państwa należy wybór, z którego szablonu skorzystać. Zapewne korzystacie Państwo, jeśli już są eksporty robione, z szablonów z części starszej, więc jeszcze raz przypomnę, chmurka na górze służy do wywoływania szablonów eksportu, ale także importu. W przyszłości, jak użytkownicy będą mieli nowe moduły płatnicze, tu się pojawią wszystkie formaty dla płatności krajowych i zagranicznych. Jak Państwo widzą na tym moim systemie demonstracyjnym, ja mam włączoną wersję pilotażową, czyli ja widzę te szablony importu. Ja widzę też nowe płatności, ale nie to jest przedmiotem naszego webinaru, dlatego na tym się nie będziemy skupiać. W zasadzie to jest wszystko na temat wyciągów. Zachęcam do zadawania pytań. Za chwilę przejdziemy do fazy odpowiedzi na te pytania. Przypomnę i podsumuję. Lista rachunków, co widzimy na niej, ostatnie wyciągi, czyli łatwo możemy przejść i wiedzieć przede wszystkim, że wyciąg już jest lub nie. Pokazywałem na prezentacji na początku trójkącik, po czym informacja o przetwarzaniu, odświeżeniu. To są informacje po to, żeby nie szukać wyciągów, jeśli jeszcze bank nie jest gotowy na wystawienie tego raportu dla Państwa. Kiedy nie jest gotowy? No nie jest gotowy najczęściej w nocy. Przypomnę, system nasz księgowy główny przetwarza się po każdym dniu roboczym w nocy. Kiedy kończy przetwarzanie, to zależy. To zależy od ilości transakcji w dniu, czy jest po weekendzie. Kończy przetwarzanie najczęściej nad ranem, dlatego ten czas, kiedy wyciągi są dostępne, a w nowym systemie je zrobiliśmy na nowo architektonicznie, jest zmienny. Poprzez ten trójkącik, który pokazywałem wcześniej, który będzie się tutaj mieścił, będziemy informować Państwa i zapewniać, że wyciągi za poprzedni dzień roboczy już są. Wyciągi bankowe, przypominam, to dla użytkownika, który pracuje z wieloma rachunkami i chciałby je pobierać szybko. Chciałby też widzieć być może takie spektrum tego, co się dzieje na tych rachunkach, jaka jest transakcyjność na nich, jak się zmienia saldo dzień po dniu. To wszystko już widać tutaj i to jest ta użyteczność, z której możemy skorzystać. Przede wszystkim prędkość pracy, a wyciągi wygenerowane to jest nieco kopia funkcjonalności wyciągów generowanych w systemie starszym. Też jest widoczne, jak i w starszym, dla wszystkich użytkowników w firmie, czyli widzimy to, co wygenerowałem ja, co wygenerował bank, co wygenerowała tutaj w tym przypadku koleżanka. No i mamy tu też MT940 i to jest nowe i to jest coś, co może usprawnić Państwu pracę. Do tego zachęcam. Dobrze, to jest wszystko, jeśli chodzi o prezentację systemu. Zapraszam Państwa do części trzeciej, w której będę odpowiadał na zadawane pytania podczas tego webinaru.
Dobrze, to w takim razie, jak zrobić wyciąg miesięczny, na przykład za poprzedni miesiąc? Już tłumaczę. Wyciągi bankowe, ja może tak zacznę od tego, co będzie udogodnieniem. Wyciągi bankowe, pojawi się zakładka wyciągi miesięczne. I to, o czym mówiłem, to będzie na przełomie lutego-marca tego roku. Będzie zestawienie miesięcy. Będzie można tu wejść i w kontekście wielu rachunków pobrać sobie wyciągi miesięczne. I tylko tu będzie ta opcja. Wyciągi wygenerowane, natomiast to już istnieje. Jeżeli robimy generuj wyciągi, na razie zachęcam, żebyście Państwo z tego korzystali, to jeżeli wybierzemy sobie rachunek, to tutaj jest taka opcja, przełącznik, wybór z dziennych na miesięczny. Jeżeli wybierzemy miesięczny, system mówi, że najbliższy możliwy to jest styczeń. Dlaczego? Bo luty się nie skończył i my nie będziemy dawali możliwości ściągnięcia wyciągu za miesiąc, który się nie zakończył. No i oczywiście wybieramy miesiąc, możemy zmienić sobie rok i wybrać też, czy miesięczny MT940, czy PDF. Ja może zrobię taki za styczeń, albo no, może być za styczeń. Wygenerujmy sobie z rachunku tego głównego. Przejdźmy do listy. On się w ogóle tutaj już zrobił, ale ja przejdę do listy, żeby pokazać. Jest 01-2023, litera M oznacza, że on jest miesięczny. To już w numerze to widać. Widać, kiedy był wygenerowany, przez kogo. Widać typ miesięcznego za miesiąc styczeń. 32 transakcje w tym miesiącu. Został pobrany, bo widzicie Państwo, że jest tutaj. Ja go jeszcze też pokażę. Wygląda tak. Wygląda w ten sposób. Pokazuje transakcje wszystkie. Jak pokazuje te transakcje na wyciągu? No, zrobiliśmy tak, by było spójnie z historią transakcji. Czyli wyciąg, prezentacja treści transakcji jest identyczna jak w historii transakcji, czyli jesteśmy pod tym względem, jeśli chodzi o wygląd i prezentację, podobni do historii transakcji. I o to chodziło, żeby coś, co zostało już wyprodukowane w nowym systemie, powielać i iść w tym samym kierunku. Tak, a jest pytanie o sortowania. I teraz tak, właśnie. My zdecydowaliśmy, że wyciąg będzie miał swoją kolejność. Mówię będzie, bo niebawem pojawi się funkcjonalność numerowania tu na ekranie. Państwu pokażę, jak sobie wybierzemy konkretny wyciąg, to transakcje nie mają jeszcze tej kolumny liczba porządkowa. Niebawem udostępnimy opcję, by na tym widoku ta liczba porządkowa się pojawiła i to będzie liczba porządkowa rzeczywista, czyli jeżeli będzie miał transakcja numer 1, będzie miała transakcja numer 1, to znaczy, że ona się pierwsza wydarzyła w tym dniu. Dwójka to jest kolejna i tak dalej. Chodzi o to, by też Państwu przekazać, jaka była kolejność księgowań, taką jaką mamy w systemach, taką będziemy też tu prezentować, co powoduje, że jeżeli się przesortujemy tutaj na tym ekranie, to LP będzie pokazywało rzeczywistą kolejność, czyli może być, że dwójka będzie pierwsza, piątka druga i tak dalej. To w zależności od sortowania. W PDF-ach będzie zawsze od 1 do N, czyli do tej ilości. Zastanawiamy się, bo spływają informacje po udostępnieniu, żeby zachować możliwość prezentacji wyciągu posortowanego, więc wdrukuj. Zastanawiam się, zbieramy Państwa uwagi, żeby tutaj system zachowywał się dokładnie tak, jak Państwo posortują. Wiadomo, to nie jest PDF, ale możemy zapisać do PDF. Windowsy oraz inne systemy operacyjne mają taką funkcjonalność, że w zasadzie z wydruku można zrobić PDF-a. Sam PDF gotowy nie będzie miał sortowania. Będzie zawsze ułożony od 1 do N, czyli po kolei.
Tak samo MT940 eksport będzie po kolei od salda początkowego do salda końcowego. Natomiast w druku jeszcze tego nie ma, ale postaramy się no, taką funkcjonalność przewidzieć, żeby ona spełniała Państwa oczekiwania. Czy eksport wyciągów do Optimy jest obsługiwany w nowej odsłonie? Jeżeli korzystamy z szablonów wyciągów, tych właśnie szablonów, które pokazywałem, które są w chmurce, to tak, bo my je odtworzyliśmy tak, by były identyczne albo podobne w dużej mierze do tego, jak to eksportował system starszy, czyli ten po części granatowej, ten starsza wersja systemu. Tam Państwo jeszcze macie dostęp do tych eksportów, tak jak wspomniałem, na zakładkę. Tutaj można sobie wybrać szablon. Najczęściej jest to szablon wyciąg bankowy MT940, ten, który w Optimie powinien zostać wczytany, jeśli zostanie wyeksportowany. Natomiast w Optimie jest jeszcze Connect, jeszcze możliwość zasilania automatycznego. To dostarczymy na jesieni, by po przełączeniu do nowego systemu. Dlatego też trochę wstrzymujemy udostępnienie płatności wszystkim klientom, no bo to jest powód uproduktowienia. Jeszcze mobile nie jest spięty z nowymi płatnościami, Connect nie jest spięty z nowymi płatnościami, stąd to opóźnienie w udostępnieniu. Ale do pilotażu zapraszamy. Do kiedy będzie dostępna stara wersja systemów? Co najmniej do końca lutego, tak planowaliśmy. Może będzie jeszcze troszkę dłużej, natomiast nie planujemy utrzymywać dwóch wersji dłużej niż 2 miesiące, to na pewno. Tak, tutaj jest pytanie, że zauważyliśmy, że kolejność operacji bankowych różni się między wyciągami w PDF, między starą a nową wersją. Ja już o tym wspominałem. Spróbujemy z tą kolejnością się unormować, albo też dać Państwu taką swobodę, by na wydruku to, co jest ustawione w domyślnym sortowaniu, było odzwierciedlone. Natomiast tak naprawdę to dążymy do tego, żeby wyciąg był od jedynki do N, czyli tak jak transakcje były sortowane. Historia transakcji w zasadzie służy do tego, by sobie je sortować. I trochę idziemy w tym kierunku i zachęcamy, żeby korzystać z historii transakcji z danego dnia, by sobie zgrupować, zagregować, posortować transakcje według tego, jak Państwo sobie życzą. I tam funkcja wydruku, która działa, w zasadzie mogę ją też zademonstrować, ona przewiduje, że to sortowanie jest uwzględnione, więc wyciąg to coś innego niż HT, ale zawiera te same transakcje. Czemu widać tylko 200 pozycji na stronie, a nie więcej? Architektura systemu przewiduje, by to 200 pozycji było w tej chwili najwyższą wartością. Zastanawiamy się nad zwiększeniem tej wartości. Rozumiem, że pytanie jest zadane po to, żeby ta wartość była wyższa. Zmierzamy ku temu, by była wyższa. Na liście transakcji przydałby się od razu eksport do innego formatu niż tylko PDF. Na liście transakcji, czyli wyciągu. Ja rozumiem, że wyciągu, jak wejdziemy do konkretnego wyciągu, choć nie wiem, czy to pytanie jest zadane w tym kierunku. No jest przejść do szablonu eksportu wyciągów. Jeżeli przechodzimy do szablonu, jest wyciąg bankowy MT940. Można różne sobie tutaj wybrać. To, czyli jest szybkie przejście. Czy pobrany wyciąg, a do kiedy będzie działać stara wersja wyciągów? Dopowiedziałem wyciągów, bo pytanie było, do kiedy będzie działać stara wersja. Jeśli chodzi o starą wersję ogólnie systemu, no to ona będzie
będzie zastępowana cząstkowo po kawałku, natomiast jeśli chodzi o wyciągi, no to myślę od miesiąca jeszcze do dwóch maksymalnie. Czy będzie możliwy eksport, generowanie wyciągów nie tylko w PDF, ale też do Excela? Czy z CSV? Jest. Jest. W liście szablonów można sobie dodać własny szablon wyciągowy i powiedzieć, że to będzie wyciąg bankowy. Ja to demonstruję w tej chwili. Nazwać ten szablon, powiedzieć, jakie mamy mieć pola, czym będą separowane dane. No i to jest CSV, czyli coś, co się da odczytać w Excelu jak najbardziej. I to jest ta droga, którą preferujemy. Czy pobrany wyciąg MT940 PDF może zostać zapisany do wskazanego folderu na dysku sieciowym? Nie rozumiem do końca pytania. Rozumiem, że żeby był tylko do tego folderu, to nie, ale żeby wybrać sobie dowolny folder, oczywiście, że tak. Po kliknięciu można wybrać, gdzie ma być zapisane. Do kogo konkretnie mamy zgłaszać błędy w działaniu tego modułu? No to mamy helpdeski. Jeżeli jakikolwiek Państwo zauważą mankamenty w działaniu tego systemu, no to proszę je zgłaszać tak, jak zawsze Państwo kontaktowali się z bankiem. Tu my udostępniliśmy wyciągi wszystkim, zatem obowiązuje standardowa droga. Czy w ustawieniach automatycznego generowania da się ustawić wyciąg za kilka dni wstecz? Na przykład, żeby w każdy piątek generował dane od poniedziałku do czwartku lub poniedziałek za okres piątek-niedziela. Tłumaczę, zrobiliśmy tak, że uprościliśmy troszkę to, co było możliwe do ustawienia w starym systemie. Nazywamy sobie nasz harmonogram jakoś tam. Wybieramy rachunki i mamy trzy ustawienia. Codziennie, co tydzień, co miesiąc. Zauważyliśmy poprzez analizę ustawień w starym systemie, że najbardziej sensowne jest pokazanie tych trzech trybów i takie urwane kawałki typu czwartek w harmonogramie do wtorku. No stwierdziliśmy, że nie mają sensu. Mamy codziennie, co tydzień, co miesiąc. Jeżeli wybierzemy co tydzień, mówimy w poniedziałek, wtorek, kiedy, no i on będzie to robił. Czyli mamy takie opcje, nie identyczne jak w starym, upraszczamy. Jeżeli ktoś nie widzi importu, znaczy, że nie ma praw do importu, z tego to wynika. Bo było pytanie, dlaczego się wyświetla tylko eksport, a jest brak importu. No nie ma po prostu jeszcze płatności i nie ma modułu kontrahentów w nowej części, dlatego nie ma importu. Ci, którzy uczestniczą w pilocie nowego modułu płatniczego, to mają te funkcje. Czy wygenerować ją PDF można wysłać bezpośrednio na e-maila? Nie. Unikamy bezpośredniego, automatycznego wysyłania na e-maila tego typu raportów. Nie ma czegoś takiego. Czy z poziomu holdingu można wygenerować wyciąg w formacie MT940 dla wielu rachunków? Tak, można. Ja to nie pokazuję tutaj akurat z pozycji holdingu, ale można. Z automatu mogłoby generować się według własnego szablonu. Z automatu mogłoby... Z własnego szablonu, to już sprawdzę. Dobrze, to uwzględnimy to. Też zrobimy tak, by się tak generowało. Czemu nie ma opcji, aby widzieć wszystkie transakcje na jednej stronie? Czyli no, tego elementu wszystkie. Rozumiem, że o to było pytanie. Z 200 zwiększymy do większej liczby. No chcemy, by nasz system był odporny na takie długie listy. Stąd na razie decyzję o 200 pozycjach na stronie. No ale zmierzamy ku temu, by było to 1000, może 2000. Wszystkie, no będziemy odchodzić od wszystkie. Czy istnieje możliwość, by na wyciągu bankowym było widoczne oprocentowanie konta? Pracujemy nad tym. System będzie się rozwijał. Dążę do tego, by oprocentowanie się pojawiło na wyciągu. I
to jeśli to wdrożymy, to poinformuję Państwa. Pracujemy nad tym. Chciałbym, by wyciąg był wzbogacony o oprocentowanie za dany dzień. Co z wyciągami z płatności masowych? To pytanie na poprzednim webinarze padło. Rozumiem, że chodzi o takie pliki, które się pobiera z płatności masowych kolekt. Jeśli o to chodzi, to one będą zawsze w postaci tych plików, czy w module Mass Collect, naszego już nowego systemu także. Jeżeli chodzi o rachunek płatności masowych, no to on będzie miał wyciąg oczywiście. Jak zaprezentować plik z wynagrodzeniami? No, trzeba mieć moduł płatniczy, żeby zaimportować plik. No, dzisiejsze webinarium jest na temat wyciągów. No, nie będę pokazywał modułu płatniczego, który jest tutaj włączony akurat na mojej demonstracyjnej firmie, ale to w przyszłości. Zapraszamy do pilotażu. Czy w nowej wersji można pobrać jeden plik MT940 dla wielu rachunków, tak jak dotychczas? Tak, można, tylko że to trzeba zrobić z chmurki, czyli zrobić eksport, przepraszam, lista szablonów, wybrać ten szablon i tam pokazać wiele rachunków. I wtedy on będzie w jednym pliku, bo to jest dla mnie, tak jak wspomniałem, eksporty, eksporty. No, dzisiaj mówimy o eksportach. Eksporty są w ujęciu użytkownika. Generator jest w ujęciu wszystkich użytkowników. No, żeby miał sens generator i żeby pokazał wszystkie wyciągi osobom o różnych uprawnieniach, no to musi je zdekomponować na różne rachunki. Je pokazuje w odrębnych liniach, odrębnie na liście każdy rachunek i każdy wyciąg. Więc je dekomponuje na cząstki. Jeżeli robię eksport, to jest to moje ujęcie dla mnie i tak jak pokazuję w tej chwili, z wszystkich rachunków zróbmy nawet. To on je stworzy do jednego, tylko ja tutaj patrzyłem za wczorajszy dzień, miałem tylko z jednego rachunku obroty na tym koncie, więc tylko się zrobił jeden, ale by były wszystkie. Kiedy należy zmieniać stronę kodową przy pobieraniu wyciągu? Przy pobieraniu wyciągu, nie, wyciąg, jeżeli mówimy o PDF-ach, czyli o, rozumiem, pytamy o obszar wyciągi wygenerowane, no to one już są wygenerowane w konkretnym formacie, bo jeżeli generuje ad hoc, no to pokazuje, w jakiej stronie kodowej ma ten wyciąg się pojawić MT940, więc w takiej będzie. Czyli należy wskazać przy generowaniu. Taka jest odpowiedź. W automacie, jeżeli robimy automat MT940, no to też, ja tu pokażę, też wskazujemy dla automatu, w jakiej stronie kodowej ma ten MT940 się wyeksportować na tę listę wyciągi wygenerowane. Czy wyciąg bankowy będzie można eksportować do XML? Można. Ten szablon eksportu jest przygotowany. Wracam ponownie do chmurki, gdzie jest lista szablonów eksportu. I tutaj jest wyciąg bankowy XML. Właśnie na niego najechałem, wskazuję. To jest odpowiedź na to pytanie. Jak wygenerować wyciąg miesięczny z podziałem na dni? Dobre pytanie, bardzo. Jeżeli generuję wyciągi, to muszę wskazać rachunki. No, wskażę je ten jeden, powiedzmy, dzienny i mówię za bieżący miesiąc, bo tu mogę sobie pozwolić na bieżący miesiąc, ale za poprzedni mam akurat predefiniowany zakres i jeżeli to kliknę, to on mi przygotuje serię dziennych. On jeszcze się pyta, czy saldo po transakcji ma być widoczne na wyciągu i czy generować mimo braku transakcji, czyli gdyby nie było niczego, to on pokaże ten pusty, ale też czy ma być ciągle, czy na oddzielnych stronach, czyli może zrobić tak, że będą zbite te dni dzień po dniu, albo, znaczy te wyciągi dzień po dniu, albo będą na oddzielnych stronach, czyli każdy dzień będzie się zaczynał od oddzielnej strony, nowej strony. Czy
czy przy eksporcie będzie sortowanie zastosowane tak, jak kryteria będą założone. Eksport MT940 będzie robił wyciągi według kolejności. Co z wyciągami z płatności masowych? To już było pytanie. No, kolejne pytanie o automatyczne generowanie za tydzień. Pokazywałem, jest. Wrócę, ustawienia automatyczne. Jeśli chcę, i to było pytanie o MT940 czy PDF-a. Nieważne, jeden czy drugi można robić co tydzień, co miesiąc. Wtedy akurat MT940 to będzie seria wyciągów dziennych z tego rachunku i to będzie naraz skumulowane w jednym rekordzie, w jednym pliku. Znaczy w jednym pliku kilka rekordów, przejęzyczyłem się. Czy będzie nowa wersja przelewów? Jeśli tak, to kiedy? No i tutaj odpowiem, że ta wersja nowa przelewów, to ona już jest. Jest w wersji pilotażowej, już się powtórzę. I zapraszamy klientów, oczywiście po kontakcie z doradcą. Wybieramy, czy to ma sens włączyć pilotaż, czy uproduktowienie klienta pozwala na włączenie pilotażu. Są pewne zasady pilotażu, które przedstawiamy. Jest już nowy moduł płatniczy, natomiast planujemy go udostępnić wszystkim, absolutnie wszystkim na jesieni tego roku. Jeżeli włączymy nowe funkcjonalności, takie jak Mass Payments, Connect, Mobile, zlecenia stałe, zarządzanie rachunkami banków obcych, parę takich komponentów chcemy dodać, by on był już nasycony płatniczo maksymalnie. Tak można ustawić w holdingu automat. Czy ten automat trzeba ustawiać osobno dla każdej firmy? O ile pamiętam, można od razu ustawić, bo będzie widać wszystkie firmy. Proszę, aby wyciąg bankowy był sortowany po kwocie. No to planujemy to zrobić, by to było w wydruku. Przy czym w wydruku można zrobić sobie PDF-a. On będzie tożsamy z tym, który się generuje w PDF. PDF od razu. Będziemy chcieli zrobić sortowanie. Będę się do tego przymierzał. Czy aplikacja Connectus będzie dalej pobierać wyciągi przy wyłączeniu starej wersji systemu? Będzie. Co z wyciągami z poprzedniej wersji? Czy starsze wyciągi będą widoczne w nowej? Tak, nowa ma archiwa 5 lat do tyłu, jeśli klient miał rachunek 5 lat do tyłu. W zasadzie ma od 1 stycznia 2016 wszystkie wyciągi, więc wyciągi są wstecz, też dostępne. Można to sprawdzić. Państwo mają już do tego dostęp. JPKWB. Nie ma go jeszcze. Właśnie w eksporcie nie ma jego w zasadzie jeszcze. Będzie w lutym. Doskoczy do jako kolejny szablon eksportu. Tak będzie. Do tej pory otrzymywaliśmy wyciąg codziennie na maila. Teraz nie będzie takiej możliwości. Ale to nie z systemu bankowości internetowej Go Online Business, czy też nie z Business Planet. Ten system bankowości internetowej nie miał nigdy wysyłania wyciągów codziennie na maila, więc odpowiedź jest taka, że jeżeli ta funkcjonalność jest poza tego systemu, to powinna być dalej. No i to są wszystkie zadane pytania, które odczytałem, które Państwo zadaliście podczas tego webinaru. Pojawiają się jeszcze inne. No, to sortowanie oczywiście. Bardzo dziękuję w takim razie za uwagę. Miło mi było zaprezentować nowy moduł wyciągów w systemie Go Online Business. A wszystkie zadane pytania, na które nie zdążyłem przeczytać, postaram się odpowiedzieć w offline. Bardzo dziękuję. Do widzenia.